Dzień dobry, dzień dobry. W początkach dnia porozmawiamy, a jakże, o cenzurze ideologicznej na YouTubie, o Konfederacji, a także o homoseksualizmie i jego korelacji z pedofilią. Zapraszam. Mamy przyjemność gościć panią Kaję Godek, współliderkę Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Kajo, pośród licznych kanałów usuniętych przez YouTube'a jest także kanał Fundacji Życia i Rodziny. Co się stało z tym kanałem i dlaczego? No to jest bardzo dobre pytanie. Od jakiegoś czasu po prostu nie możemy nic publikować. Kanał jest zupełnie usunięty, niewidoczne są wszystkie filmy, które były na tym kanale. Dostaliśmy informację, że to za nawoływanie do przemocy. No jest to absurd zupełny. To, co było na naszym kanale, to były filmy, które pokazywały relacje z akcji antyaborcyjnych i anty-LGBT. I my zawsze kierujemy się takim prostym założeniem, pokazać prawdę o tych zjawiskach. I cóż, no mówiliśmy jasno, że aborcja jest przemocą, mówiliśmy, że postulaty homoloby są przemocą wobec normalnego społeczeństwa i krytyka tej przemocy znajdowała się na naszym kanale. Także mówienie w tej chwili o tym, że kanał został zablokowany za to, że była przemocy promocja, jest po prostu grubym nieporozumieniem. To w ogóle jest taki szerszy temat, bo ostatnio na naszym kanale pojawiało się na przykład wiele filmów z kontr do Parady Równości w różnych miastach, z Rzeszowa, z Częstochowy. I tam dokumentowaliśmy i wrzucaliśmy do internetu filmy, dokumentowaliśmy zachowanie policji. Bardzo często ta policja wykraczała poza swoje uprawnienia, czy wręcz otwarcie łamała prawo. Tak? Tak było w Rzeszowie, kiedy doszło do zatrzymania ludzi, którzy wracali z legalnej demonstracji, przetrzymywania tych ludzi w miejscu otoczonym kordonem policji na chodniku przez prawie godzinę. Tak było w Częstochowie, kiedy no, były dwie manifestacje, jedna modlitewna, druga manifestacja homoloby i policja wpuszczała de facto na siebie obie te manifestacje, torowała drogę tej manifestacji LGBT, żeby doszła jak najwyżej na Jasną Górę. No było krok od tragedii, tak? Tam zresztą dwójka dzieci została poszkodowana w ten sposób, że jeden z policjantów psiknął gazem łzawiącym. W dzieci? Tak, w dzieci. To były dzieci takie no, na oko poniżej 10 roku życia. Policja zresztą pisze o tym na swojej stronie, częstochowska policja, bo pisze, że poszkodowana została dwójka dzieci i tej dwójce dzieci udzielono pomocy. No ja akurat widziałam to udzielanie pomocy, udzielały tej pomocy osoby z tej akcji modlitewnej, bo się akurat znalazły osoby, które pierwszej pomocy potrafiły dobrze udzielić. A policja nawet nie zwracała uwagi właśnie na to, że torując drogę tej manifestacji LGBT poszkodowała dwójkę maluchów, które tam przypadkowo stały. No, rzeczy straszne i to są takie rzeczy, o których w tej chwili opinia publiczna nie może się dowiedzieć, dlatego że tego kanału nie ma, ten kanał znikł. Wszystkie odnośniki oczywiście, które są w internecie do tych filmików są nieaktywne. My zgłosiliśmy sprawę do Ordo Iuris, zgłosiliśmy też sprawę do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którzy mówią, że też będą monitorować takie przypadki. No i jest kwestia reakcji Ministerstwa Cyfryzacji, bo chyba potem mamy ministerstwo, żeby przed takimi aktami broniło obywateli. Zobaczymy, jaka będzie reakcja Ministerstwa Cyfryzacji, sekretarza Andruszkiewicza, który miał się zajmować właśnie zachowaniem korporacji w sieci. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś reakcja. A jak pani uważa, dlaczego policja jest tak delikatna wobec środowisk LG i tak dalej, a tak surowa wobec środowisk, które są im przeciwne? Ja mam taką spiskową teorię, że homolobby opanowało bardzo ważne obszary państwa, bo jeśli zobaczymy, jak ogromna jest indolencja państwa wobec tych środowisk, to tak naprawdę to jest trudno wytłumaczalne. Tak? Mamy konwencję stambulską, którą przyjęła Platforma Obywatelska, której PiS nie wypowiada. Nawet Adam Lipiński się wypowiedział, że nie wypowie PiS. No właśnie. Przed wyborami słyszeliśmy, że wypowie. Tak? Ja pamiętam jeszcze, jak ta konwencja była przyjmowana, to były takie dramatyczne dni w Sejmie. My jako środowiska prolajferskie, prorodzinne chodziliśmy na te komisje,
była ogromna walka o te konwencje i takie zapewnienie ze strony posłów, nie martwcie się, nie martwcie, my już tutaj na klubie rozmawialiśmy, nawet jak to przyjmą, to my to wypowiemy, tak? Potem się okazuje, że wcale nie wypowiemy. Okazuje się, że w różnych gremiach międzynarodowych Polska nie przeciwstawia się temu lobby, tak? Tutaj jakby chodzi i o Narody Zjednoczone i o Unię Europejską, jakby tam Polska chowa głowę w piasek. I ja mam wrażenie, że z jednej strony politykom obozu rządzącego jest potrzebna taka atmosfera starcia, żeby tym konfliktem zarządzać, żeby tutaj ugrać jakieś punkty dla siebie polityczne, ale z drugiej strony jakby to, że nie można na przykład uchwalić prostej ustawy zakazującej homopropagandy albo prostej ustawy, która zakaże finansowania organizacji wchodzących w przestrzeń polityczną z zagranicy, tak? Bo wiadomo, że te wszystkie organizacje mają, te homoseksualne mają finansowanie między innymi poprzez różne sieci powiązań międzynarodowych. Jakby nie ma tego tematu, tak? Nie ma tego tematu. Ktokolwiek ten temat podnosi, jest wrogiem rządu. No jeżeli domaganie się zaprzestania homopropagandy to jest wrogość wobec rządu, no to jakby jaką siecią zależności opleciony jest rząd. Żebyśmy nie byli gołosłowni, ja przeczytam Państwu parę ustępów z konwencji stambulskiej. Artykuł 3, definicja. Proszę zwrócić uwagę na to, co przyjmuje ta konwencja. Płeć społeczno-kulturowa oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn. Konwencja stambulska wprowadza definicję płci kulturowej, ale lećmy dalej do edukacji. Strona 6, artykuł, już mówię, artykuł 14. Strony podejmują, gdy to stosowne, konieczne działania, by wprowadzać do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, czyli właśnie tej płci kulturowej, wzajemnego szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez uciekania się do przemocy i tak dalej, i tak dalej. Także to w ogóle jakby, co z tego lewackiego bełkotu należy rozumieć? Tak? Że to masową jest indoktrynację, no bo skoro ma to być, skoro ma to być w nauczaniu na wszystkich etapach, no to w żłobku też, tak? No właśnie. No i poza tym ten absurdalny pomysł płci społeczno-kulturowej. Tak, to jest, trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy dokument, który został przyjęty w Polsce do polskiego prawa, który się posługuje tym terminem. I trzeba powiedzieć też bardzo wyraźnie, jakby płeć społeczno-kulturowa to nie jest płeć, tak? I jeżeli zaczniemy utożsamiać płeć z płcią społeczno-kulturową, to tak naprawdę rozjeżdżamy cały system prawny, rozjeżdżamy całe nasze rozumienie świata. I de facto taka jest rola konwencji stambulskiej. Jest bardzo istotna tutaj kwestia, jakby mówi się o dwóch rzeczach, chcę powiedzieć, o równości kobiet i mężczyzn i o przemocy. Jakby równość kobiet i mężczyzn, jakby jesteśmy równi w godności ludzkiej, tak? Ale to nie znaczy, że my możemy być tacy sami, tak? I jakby to, że w społeczeństwie są pewne role przypisane kobietom czy przypisane mężczyznom, nie jest niczym złym, tak? To jakby jest porządek świata. Ja myślę, że naprawdę w dzisiejszych czasach to, że kobieta robi coś, co jest przypisane mężczyźnie, czy mężczyzna robi coś, co jest przypisane kobiecie, naprawdę nikogo nie dziwi, tak? Więc jakby jest to rozwiązywanie pewnego problemu, którego nie ma, tak? De facto. I jakby jeszcze jedna kwestia, tak? Jakby mówiąc o przemocy i mówiąc o kobietach w tej konwencji, de facto wprowadza się takie pojęcia, na których potem może sobie, mówiąc w przenośni, hasać homolobby. Więc de facto jakby ofiary przemocy, w tym ofiary przemocy domowej, osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, zostały tutaj jakby cynicznie wykorzystane, cynicznie użyte do narzucenia pewnej retoryki, podczas gdy cel tej konwencji jest zupełnie inny, tak? Jakby posługiwanie się ofiarami przemocy w celu promocji postulatów homolobby, to jest naprawdę plucie w twarz ofiarom przemocy. Poza tym proszę zwrócić uwagę na to, że skoro mówimy o przemocy wobec kobiet i konwencja wprowadza jednocześnie płeć społeczno-kulturową, to można to interpretować jako przemoc wobec kobiety społeczno-kulturowej, tak? Czyli oczywiście przemoc wobec mnie, który mówi, że jestem kobietą i tak, pani mnie na przykład nie zatrudni i wobec czego pani łamie konwencję stambulską. To jest jakby jedna kwestia, ale w ogóle pojęcie przemocy w lewicowym dyskursie jest bardzo szerokie. Tak naprawdę każda krytyka, każda ocena moralna jest oczywiście przemocą, tak? Jakby
Tam to działa troszeczkę tak, że jeżeli ja uznaję, że jest jakaś rzeczywistość, to nikt nie ma prawa z tej rzeczywistości mnie wyprowadzać, tak? I ja zawsze podaję taki przykład, tak? Skoro mężczyzna może powiedzieć, że jest kobietą i mamy uznawać, że on jest kobietą, inaczej, jeżeli będziemy zwracać uwagę na to, że on jest mężczyzną, stosujemy przemoc, to ja na przykład chciałabym, żeby mój PESEL zaczynał się na 9, bo zaczyna się na 8, a ja się czuję 10 lat młodsza, tak? I proszę uważać mnie za 10 lat młodszą, proszę mi zrobić PESEL z 9 na początku, tak? A jak nie, to przemoc. I takie jest pojęcie przemocy. Jeżeli my wychowujemy dzieci w taki sposób, że oduczamy je oceny zjawisk, oceny moralnej zjawisk również, to tak naprawdę to nie jest żadne wychowanie, tylko to jest antywychowanie, bo to jest zobojętnianie, jakby wypracowywanie takiej obojętności w dziecku, tak? Wypracowanie takiego stanu, że jest mi wszystko jedno, czy to, co mi się proponuje, jest dobre, czy złe, czy to jest normalne, czy nienormalne. Ja mam być wobec tego obojętny, a w tej lewicowej mowie tolerancyjny i nieprzemocowy. To nie jest edukacja i to nie jest wychowanie. To są rzeczy absolutnie sprzeczne z tym, jak rozumiemy proces kształtowania młodego człowieka i wychowywania go do życia w świecie. Jeżeli pani pozwoli, to ja odczytam, bo miałem zrobić artykuł o płci społeczno-kulturowej, nie artykuł, a nagranie o płci społeczno-kulturowej, o konwencji stambulskiej. Jakoś mi się to do tej pory nie udało, ale mam takie przemyślenia, bo tu mamy cytat... Mamy cytat z tej konwencji. Płeć społeczno-kulturowa oznacza społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn. Koniec cytatu. No i skoro tak, to dany człowiek jest kobietą, dlatego że jego role, zachowania, działania i atrybuty są uznane przez społeczeństwo za przynależne kobietom. Wynika z tego, że tak rozumiana płeć jest czymś zmiennym, labilnym, bowiem jakieś bliżej nieokreślone społeczeństwo może zmienić swoje poglądy na to, co determinuje człowieka do bycia kobietą lub mężczyzną. Zatem obok obiektywnego faktu biologicznego determinującego fizycznie i mentalnie człowieka są też nieokreślone poglądy społeczne na to, co konkretnego człowieka czyni kobietą. Jak rozeznać, które role, zachowania, działania i atrybuty czynią konkretny byt ludzki społeczną kobietą? Prawdopodobnie implikuje to konsensus społeczny, który jednak jest czymś zupełnie nieprecyzyjnym. Jaka część społeczeństwa musi przejawiać wspólne poglądy na ten temat? Nie wiadomo. Ile poglądów musi być zgodnych, by uznać, że społeczeństwo tak myśli? O jakie społeczeństwo chodzi? Czy mówimy o ludziach zamieszkujących dany kraj, kontynent, województwo, powiat? Czy mamy na myśli wspólnotę etniczną, kulturową, lokalną, polityczną? Płeć obiektywna i płeć społeczno-kulturowa są dwiema zupełnie różnymi rzeczywistościami, które mogą zarówno być konwergentne, jak i dywergentne, czyli zbieżne i rozbieżne. Człowiek, który z obiektywnego, biologicznego, intersubiektywnie weryfikowalnego punktu widzenia jest mężczyzną, może jednocześnie przejawiać role, zachowania i działania typowe dla kobiet. Czy jest wtedy mężczyzną, czy jest kobietą? Już kończę, przepraszam bardzo. Czy może męską kobietą albo kobiecym mężczyzną? Jak ma być traktowany przez społeczność i przez prawo? Bo tu jest jeszcze problem prawa. Jeśli dane prawo nie dopuszcza do adopcji dzieci przez dwóch mężczyzn, to czy powinno zgadzać się na adopcję przez dwóch biologicznych mężczyzn, z których jeden deklaruje się jako kobieta? Pojęcie płci społeczno-kulturowej przez międzynarodowy dokument jest czymś absurdalnym, prowadzącym do licznych problemów natury prawno-społecznej oraz czymś zupełnie nieuargumentowanym. Jest ideologicznym przymusem wprowadzającym relatywizm do obiektywnej, bezwzględnej i zdeterminowanej rzeczywistości. Przepraszam bardzo. Tak, ale to bardzo ciekawe, co pan czytał, bo to rzeczywiście jakby z konwencji stambulskiej wyciąga te najważniejsze problemy. No, de facto, jeżeli by się trzymać tego, co pan redaktor tutaj przeczytał, tego mówienia, to de facto jakby kim innym jest kobieta na przykład w Warszawie, czyli ta kobieta, która zakłada szpilki i idzie do pracy i wykonuje role, które jakby spełnia role, które typowo są przypisane mężczyźnie, czy być może część ludzi tak myśli, że są przypisane mężczyźnie, a zupełnie kim innym jest kobieta gdzieś na wsi, która nie biegnie do korporacji do pracy, tylko wstaje rano na przykład i zajmuje się dziećmi albo zajmuje się domem, tak? To prowadzi do wielkich absurdów. Natomiast jakby widzimy, że samo jakby wprowadzenie tego pojęcia płci społeczno-kulturowej, ono tak naprawdę nie służy obiektywnemu badaniu rzeczywistości, ono nie służy skategoryzowaniu naszego świata, tylko... czyli jakby poukładania tej rzeczywistości, tylko służy do tego, żeby rozmontowywać porządek, rozmontowywać ład, tak? To ono służy do tego, żebyśmy tak naprawdę byli w takiej płynnej masie, gdzie nie można postawić żadnego zdecydowanego stwierdzenia. I to jest de facto pozbawianie się różnych mechanizmów obronnych na poziomie mentalnym, takich mechanizmów, które nas bronią przed stworzeniem pewnego nieładu pojęciowego, a w nieładzie, jakby w mętnej wodzie dobrze się łowi ryby, tak? Można potem wprowadzać różne przepisy, które
które będą miały oparcie w konwencji stambulskiej. Zresztą to, co pan redaktor przeczytał, to jest bardzo ważne, że adopcja może nastąpić przez parę złożoną z mężczyzny i kobiety, albo z dwóch mężczyzn, które uważa się za kobietę. De facto w świetle konwencji stambulskiej tak może być i do tego de facto prowadzi ta logika. Więc jest tu furtka do realizacji najbardziej radykalnych postulatów homoloby, takich postulatów, które będą zagrażały wszystkim. Tak? I naprawdę mówię, każdy, kto ma dzieci, powinna mu się zapalić lampka ostrzegawcza, dlatego że my nie mamy gwarancji, że będziemy żyli wiecznie. Tak? Nam się coś może stać i nasze dzieci będą adoptowane. I to nie jest bez znaczenia przez kogo. Pani Kajo, informacja z ostatniej chwili. Kanał w Realu 24 został przywrócony i jest widoczny. Fantastycznie, bardzo się cieszę. Jak będziemy wiedzieli, szanowni państwo, coś więcej, no to będziemy informować. Bardzo dobra informacja, ale to też pokazuje, jak działa YouTube. Bez żadnej informacji blokuje kanał, potem bez żadnej informacji go przywraca, potem go usuwa, potem znowu go restytuuje. Zupełnie nie wiadomo, o co tutaj chodzi. No tak, i to trzeba pamiętać, że też bierze się za takie duże media, tak? Bo wczoraj też Radio Maryja miało problemy. Radio Maryja na swoim profilu na YouTubie, gdzie tak naprawdę wrzuca to, co jest na antenie. Dostało ostrzeżenie, że też szerzy przemoc. No naprawdę różne rzeczy można mówić o różnych mediach, ale że Radio Maryja i Telewizja Trwam propagują przemoc, to jest naprawdę, proszę państwa, głęboka pomyłka. To nie ma, wie pani, to zupełnie nie ma podstaw merytorycznych. Tutaj nie chodzi o to, żeby coś argumentować, udowadniać, pokazywać przesłanki czy cokolwiek innego. Tu chodzi tylko i wyłącznie o realizację swojego interesu ideologicznego. Dokładnie tak. My się podniecamy, prawda, że tu nie było nienawiści, bo słownikowa nienawiść to coś zupełnie innego. Tu naprawdę nie chodzi o nic merytorycznego. Wszedłem na Wralu 24 na YouTubie i jest dostępne. Rzeczywiście są filmy, można oglądać. Także gratulujemy, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nasza fundacja też niedługo odzyska swój kanał, bo no, myślę, że na tym kanale prezentowaliśmy treści, które gdzie indziej nie są dostępne i myślę, że opinii publicznej należy się informacja. No cóż, oby to tak szło. Myślę, że to też był taki test troszeczkę ze strony YouTube'a, tak? Co się stanie, jak zablokujemy te kanały? Czy będzie reakcja, czy nie? I rzeczywiście była spora. I w jakiej sile, tak? Myślę, że to nie jest koniec. Myślę, że możemy się spodziewać podobnych sytuacji w przyszłości, bo będzie po prostu próba rozbicia tego oporu, który teraz nastąpił, tak? Rozbicia go na przykład przez to, że to się będzie powtarzało, że będzie coraz trudniej zmobilizować ludzi wokół obrony niezależnych dziennikarzy, niezależnych mediów, niezależnych kanałów w internecie. No, oby to był dobry znak, oby to był początek końca tej głupiej cenzury. Pani Kajo, dochodzą do nas informacje, że pan Kukiz romansuje z Konfederacją, ale jego warunkiem jest odejście pani i być może pana Brauna. Czy to prawda? Też do mnie dochodzą takie informacje. No ja mogę powiedzieć tak. Ja się nie wycofam z żadnych postulatów, o których mówię. Zawsze jakby w swojej działalności publicznej miałam taki jeden cel, żeby mówić prawdę, tak? Żeby mówić prawdę i żeby nie kłamać. Więc jeżeli ktoś się będzie oczekiwał, że pewne tematy zostaną zamilczane albo że tutaj zostanie jakoś złagodzone mówienie o zjawiskach, o których trudno mówić łagodnie, to na pewno ja na taki układ nie pójdę. Natomiast, no cóż, troszkę jest tak, że wchodzą różni gracze życia politycznego na scenę i wchodzą ze swoimi postulatami, a potem mam wrażenie, że ta rzeczywistość polityczna wielu z nich jest w stanie tak przemielić, że w zasadzie wytracają tę swoją siłę, ten taki zapał do walczenia o różne rzeczy. Pryncypialność, prawda? Pryncypialność, a wręcz przyjmują takie podejście, że no, nie należy mówić zbyt mocno. Tak. Oczywiście są zjawiska, o których możemy rozmawiać na spokojnie, tak? Natomiast trudno mówić na spokojnie o mordowaniu dzieci w szpitalach, o tym, że geje chcą się dobrać do dzieci w szkołach, o tych zjawiskach takich właśnie jak cenzura mediów czy cenzura internetu, która też pełni pewną funkcję dla określonej ideologii. I o tym trzeba mówić, tak? Jakby rzeczywistość jest taka, jaka jest, a nie taka, jaką będziemy chcieli ją tutaj wykreować przy pomocy, nie wiem, jakiegoś udawania, że pewne rzeczy się nie dzieją. Więc jakby no, ja nie przewiduję wycofania się z żadnych swoich postulatów. To też jest tak, że jakby
my tutaj nie do końca jesteśmy jakby pojedynczymi osobami, tak? Jeżeli ja jestem pełnomocnikiem inicjatywy, pod którą się podpisało prawie milion ludzi, to ja nie mogę przestać mówić o aborcji, dlatego że milion ludzi tego ode mnie oczekuje, tak? Oczekuje tego ode mnie, że będzie złożony projekt w Sejmie, że ten projekt, że o tym projekcie będzie przypominane, posłom, że ten problem jest, tak? Że to, że zakopali ustawę w podkomisji, to nie znaczy, że tego problemu nie ma. To, że sparaliżowano Trybunał Konstytucyjny, to nie znaczy, że wniosek o stwierdzenie nieważności, znaczy niekonstytucyjności aborcji eugenicznej w tym Trybunale nie leży, bo leży, tak? I tutaj na te rzeczy należy wskazywać. Ja mogę powiedzieć tyle, że no wchodzę też, czy weszłam jakiś czas temu na scenę polityczną, nie dla jakichś własnych korzyści, tylko po to, żeby załatwić określone sprawy i tyle. I to jest moje stanowisko. Jeżeli pogłoski są prawdziwe, to skąd taka niechęć pana Kukiza do pani? Bo niedawno przeszkadzał mu Korwin, teraz słyszymy, że nie Korwin, tylko pani Godek. Właśnie to jest trudne do zrozumienia, dlatego że tak naprawdę no, powszechnie moja osoba czy moje środowisko kojarzy się z tym, że chcemy zakazu zabijania dzieci. No przecież to jest taki prosty i niekontrowersyjny postulat, tak? Ja mam wrażenie, że troszeczkę lewica dorabia nam taką gębę radykałów, jakichś właśnie wrogów kobiet i część takiej prawicy, która z lewicą nie chce zadzierać, albo takiego centrum właśnie, które z lewicą nie chce zadzierać, idzie w tę stronę, idzie w tę retorykę. Zupełnie niesłusznie, dlatego że my nie możemy zacząć myśleć tymi kategoriami, jakie narzucają nam skrajne feministki i po prostu musimy patrzeć, jak jest realnie. No, w Polsce podstawowym problemem dzieci i osób niepełnosprawnych jest to, że się selekcjonuje ludzi na prenatalnym etapie życia i tych ludzi zabija i że de facto mentalność eugeniczna rozlewa się dalej, bo wiemy, że w państwach, gdzie zalegalizowano aborcję eugeniczną, potem pojawiła się aborcja tak zwana postnatalna, czyli eutanazja noworodków. No a potem są takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby w Wielkiej Brytanii z Alfim Evansem, tak, że bez zgody rodziców odłącza się dziecko od aparatury podtrzymującej życie, czy tak jak mieliśmy we Francji do czynienia, że odcina się mężczyznę od pokarmu i od wody po to, żeby umarł. Tak? Człowieka, który jest schorowany, ale nawet jego życie nie jest podtrzymywane przez żadną aparaturę, jest tylko karmiony i pojony w specjalny sposób. No skandal. Ja jeszcze dodam, że parę kilometrów stąd na Niekłańskiej była podobna sytuacja z Szymonkiem. Pani tak. Kajo, czy ruch pro-life jest niechętnie widziany w prawicowej polityce? Z tym bywa różnie. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że ruch pro-life jako taki ruch społeczny, jako pewne środowisko, które zrzesza ludzi, którzy chcą działać w obronie życia i dla których ten postulat jest ważny, jest widziany bardzo mile przy urnie wyborczej. Tak? Znaczy my mamy wszyscy zakreślić odpowiedni krzyżyk na kartce i wrzucić kartkę w dniu wyborów i koniec. Tak? Jakby dalej nie przeszkadzać. Ja nawet spotkałam się w trakcie swojej działalności prolajferskiej z takimi wypowiedziami polityków, że kiedy my jako prolajferzy przypominaliśmy o tym, że ktoś głosował za aborcją, to robiliśmy to na ulicy, robiliśmy to w formie pikiet i wtedy politycy się obrażali i mówili, że nie możecie wciągać do polityki osób postronnych, tak? Znaczy, jakby z jednej strony mamy te wszystkie frazesy o demokracji, która jest uczestnictwem ludzi w sprawowaniu władzy, z drugiej strony mamy pewną taką kastę polityków, która się wykształciła i kto do tej kasty wejdzie, ten bardzo dba o to, żeby właśnie opinia publiczna się czegoś nie dowiedziała, żeby ludzie nie byli świadomi itd., itd. Natomiast co jakby później? Na pewno jest tak, że próbuje się wziąć głosy proliferów, a potem nic nie załatwić, albo wręcz jakby z wpływu na rządzenie wyeliminować osoby, które są zadeklarowane, że są proliferami. I no cóż, bardzo wyraźnie dotyka to środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Ale tak naprawdę takie zagrożenie jest wszędzie, tak? Ja to bardzo mocno widzę, że to zagrożenie jest w każdej formacji centrowej, prawicowej, czy w każdej formacji, która chciałaby te głosy proliferskie w urnie widzieć, a potem jakby niekoniecznie widzieć osoby prolife w polityce. No i cóż, i temu należy przeciwdziałać. Jak pani uważa, czy elektoraty współtwórców, współkomponentów Konfederacji się znoszą, czy dodają? Czy pani elektorat i pana Korwina
jest synergiczny, czy raczej jednak nie? Ci, którzy głosują na panią, nie chcą zagłosować na Korwina, a ci, którzy głosują na Korwina, na przykład, nie chcą głosować na panią. Ja myślę, że część tego elektoratu jest wspólna. Bo ja na przykład w trakcie tej kampanii do Parlamentu Europejskiego otrzymałam ogromnie dużo wyrazów sympatii ze strony właśnie elektoratu Wolności czy Korwina, tak? Tak się teraz ta partia nazywa. Czy Korwiny, to się tak odmienia też. I dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że postulaty wolnościowe de facto zakładają, że człowiek ma prawo do życia. I prawo do życia jest takim warunkiem zrealizowania prawa do wolności, prawa do własności, czyli tych praw, o których zabezpieczenie bardzo mocno ten elektorat się stara i całe to środowisko jakby jest bardzo skupione na realizacji tych praw. I de facto takie podejście libertyńskie, to znaczy mówiące, że można robić, co się chce, jakby rozumiejące wolność w kategoriach samowoli bardziej niż prawdziwej wolności, to jest de facto środowisko, które idzie w kontrze do postulatów wolnościowych, tak? W polskim prawie mamy do czynienia z takimi paradoksami, że dziecko nienarodzone może odziedziczyć spadek i wtedy się na przykład ustanawia curator ventris, czyli osobę, która ma czuwać nad interesem tego nienarodzonego dziecka. Czyli z jednej strony jakby prawo do własności nie jest pogwałcone, ale z drugiej strony prawo do życia jest pogwałcone. Mnie zawsze zastanawia taka sytuacja. Co w takiej sytuacji, kiedy dziecko, które ma na przykład 12 tygodni życia płodowego, odziedziczy spadek, jest ustanowiony curator ventris, a po 6 czy po 8 tygodniach okaże się, że to dziecko ma zespół Downa i podlega przesłance o usunięciu ciąży z powodu wady płodu. Tak jak to jest pięknie sformułowane w ustawie. I wtedy co? Jakby ważniejsze jest prawo do zabicia tego dziecka, czy ważniejsze jest prawo własności tego dziecka? Mamy do czynienia z takim paradoksem, tak? Prawo do życia powinno być bezwzględnie chronione, dlatego że ono warunkuje wszelkie inne prawa i myślę, że wolnościowcy bardzo dobrze to rozumieją, przynajmniej ci prawdziwi wolnościowcy. Natomiast ja myślę, że tutaj dużo było takich wypowiedzi, że te elektoraty niby się znoszą, niby się wykluczają. No sam pan Korwin-Mikke reklamował się na swoich banerach wyborczych w otoczeniu Leroya, pana Jakubiaka i mojej skromnej osoby, więc chyba sam widział, że dodawało mu to głosów, a nie odejmowało. Znaczy, ja nie chcę sugerować, że między wami jest jakiś spór, po prostu Korwin był i pani był jakimś przykładem, równie dobrze mogłem powiedzieć Korwin i Braun, albo Winnicki i Korwin, albo pani i ktoś, i załóżmy Jakubiak, jak jeszcze był, prawda? Także nic tutaj nie sugeruje. Też trzeba powiedzieć, że Konfederacja nie jest środowiskiem homogenicznym, jeśli chodzi o swoje postulaty. Konfederacja jest partią, już w tej chwili jest partią techniczną, która ma doprowadzić do tego, że określone środowiska dostaną się do parlamentu, dlatego, że tak jest skonstruowana ordynacja. Gdybyśmy myśli osobno, to prawdopodobnie każdy by dostał po 1% albo po 0,5% i nic by z tego nie było. Natomiast jakby zadaniem Konfederacji było gromadzenie różnych środowisk, tak? To się trochę zmieniło, bo część środowisk odeszła, ale jakby to był taki pierwotny pomysł, tak? Żeby stworzyć, chciałam użyć brzydkiego słowa, platformę, tak? Żeby stworzyć pewną platformę do wprowadzenia do polityki ludzi. Można by powiedzieć na przykład substrat, tak? Ale to żartem. Pani Kajo, ostatnie pytanie bieżące i przechodzimy do innych spraw. Czy pan Kukiz, zakładając, że pani by została, tak, że on nic do pani nie ma, no bo ja nie wiem, czy nie ma do mnie, tylko dochodzą różne pogłoski, czy pan Kukiz byłby jakimś pozytywnym nabytkiem Konfederacji? Ja myślę, że każde środowisko, które zgadza się z pewnymi podstawami, bo to też jest tak, że pewne podstawy dla Konfederacji są, tak? Jest cennym nabytkiem. Nie ukrywam, że ochrona życia jest jedną z takich podstaw. Ile razy rozmawialiśmy na ten temat, było powiedziane, że tutaj jakby wszyscy mamy to samo zdanie. Ja chcę powiedzieć, że to było nawet za bytności pana Jakubiaka i pana Leroya w Konfederacji, dlatego że trzeba pamiętać, że poseł Leroy składał przecież interwencję w sprawie śmierci dziecka urodzonego żywo z aborcji w szpitalu na Madalińskiego, jakby tą sprawą się bardzo mocno przejmował. Z kolei dla innych uczestników Konfederacji też było jasne, że nie można zrobić tak, że projekt Miliona Obywateli ląduje w podkomisji i tego projektu się nie rozpatruje. Tak? No już z takiego, jeżeli nawet nie z przyczyn ideowych i pryncypialnych, to już z takiego szacunku dla procedur, szacunku dla obywateli, tak? Dlatego, że ci ludzie są aktywni,
i przychodzą do polityków ze swoim postulatem, pod którym zebrali poparcie, tak? Choćby z tego powodu należy wyjąć projekt spod komisji i go rozpatrzyć. I co do tego tutaj jest pełna zgoda. No ja mam nadzieję, że Paweł Kukiz ma tutaj podobne zdanie. Zresztą Paweł Kukiz był w bardzo podobnej sytuacji, bo zmielono mu 700 tysięcy podpisów pod JOW-ami. Mam nadzieję, że będzie to rozumiał. Całe szczęście odchodzimy od bieżączki. Proszę o puszczenie spotu i wracamy z innymi tematami. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów. Wracamy z innymi tematami. Pytanie widza. Przemysław Bagiński. Czy słyszała Pani o prześladowaniu ludzi zajmujących się naprotechnologią przez lobby in vitro? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja znam lekarzy, którzy zajmują się naprotechnologią, młodych lekarzy, którzy chcą się specjalizować w tej metodzie i okazuje się, że oni są piętnowani przez środowisko lekarskie. Piętnowani jako szarlatani, piętnowani jako osoby, które zajmują się jakimiś gusłami, a nie nauką. Tymczasem naprotechnologia jest metodą diagnozowania organizmu, zwłaszcza kobiet, ale również mężczyzny, którzy mają problemy z poczęciem dziecka. Jest to metoda, która polega na bardzo dokładnej diagnozie. Tam przeprowadza się szereg badań, jakby robi się to w określony sposób. To jest też metoda, która posługuje się interwencją chirurgiczną, jeżeli jest to konieczne. Jest to metoda, która wymaga bardzo drobiazgowej, szczegółowej wiedzy medycznej, nie tylko z zakresu ginekologii, ale z zakresu w ogóle medycyny jako takiej. Dlatego, że jakby ona traktuje organizm człowieka w taki sposób holistyczny, tak? Tam jakby jest jasno powiedziane, że różne mechanizmy mogą mieć wpływ na to, że do tego poczęcia nie dochodzi. No, znane są przypadki kobiet, które na przykład przechodzą na określoną dietę, tak? I wtedy dochodzi do poczęcia dziecka, dlatego że to wszystko, znaczy jesteśmy jednością, tak? Ciało ludzkie i organizm ludzki jest tak skonstruowany, że odpowiada na różne czynniki zewnętrzne w określony sposób. Ja bym bardzo chciała, żeby było dużo naprotechnologów, żeby właśnie zajmowali się lekarze medycyną, bo naprotechnologia to jest właśnie medycyna. To właśnie in vitro to jest szarlataneria, in vitro to jest metoda, która wzięła się w ogóle z weterynarii. Mhm. Tak? To jest metoda jakby wprost przeszczepiona na grunt medycyny. To pan Brown mówi, że tym się często zajmuje zootechnik. Tak, tak, dokładnie. To jest tak, że de facto lekarz nadzoruje pewien proces, a technicy na szkiełku łączą komórki. No, jest to straszne, tak? Znaczy człowiek nie powinien w taki sposób się poczynać. To jest metoda, która krzywdzi głęboko i to dziecko, które się poczyna, i te dzieci, które lądują w lodówce i czekają na nie wiadomo kiedy, i tych rodziców. No, ja też miałam kontakt na przykład z sędzią, który prowadził sprawę rozwodową, gdzie to rozwodzące się małżeństwo miało ileś zarodków ludzkich w klinice in vitro, tak? I był problem tego, które z tych rozwodzących się małżonków będzie właścicielem tych zamrożonych dzieci, tak? No, no straszna rzecz. Handel ludźmi i traktowanie ludzi naprawdę jak towar. No a jak naprotechnolodzy są prześladowani przez to lobby? To jest kwestia na przykład tego, że jest trudniej zrobić doktorat, trudniej jest zrobić, ma się właśnie taką gorszą opinię,
Środowisko naukowe jest bardzo mocno zhierarchizowane, tak? Tam każdy doktorant, każda osoba, która robi specjalizację, ma swojego przełożonego, osobę, która prowadzi, no i albo się znajdzie jakiegoś lekarza, który jakimś cudem się uchował, tak? I nie jest poddany temu praniu mózgu związanemu właśnie z biznesem in vitro, związanemu również z aborcją i prowadzi tego lekarza w określony sposób, również jakby wpajając mu zasady moralne, czy przynajmniej akceptując to, że on te zasady moralne wyznaje. Natomiast no, często się tak zdarza, że lekarze chcą zrobić specjalizację, a są do wyboru profesorowie, którzy po prostu nie respektują naprotechnologii jako takiej, tak? Nie uważają to za jakąś gałąź, która się od medycyny odczepiła i medycyną nie jest. Zupełnie błędnie, tak? Szkoda, że tak jest, dlatego że ja myślę, że my kobiety potrzebujemy lekarzy, którzy się znają na biologii i na medycynie, a nie szarlatanów, którzy po zbadaniu kobiety stwierdzą, że no dla pani to tylko in vitro, a wiadomo, że jest to ogromny biznes i że jest presja, żeby tych par korzystających z klinik sztucznego rozrodu było jak najwięcej. Jaka jest korelacja pomiędzy homoseksualizmem a pedofilią? Można powiedzieć, że duża. Są różne badania na ten temat. Paul Cameron, który jest takim badaczem najbardziej znanym, badał osadzonych w więzieniach, osadzonych za przestępstwa seksualne wobec dzieci. I jakby sprawdzał, co to były za przestępstwa. I okazało się, że w większości, to tak mniej więcej wychodziło od 30 do 60%, te osoby siedziały za przestępstwa seksualne wobec dzieci, o charakterze homoseksualnym, czyli jakby mężczyzna molestował chłopca, kobieta molestowała dziewczynkę. Dlaczego to jest takie istotne? No, ktoś powie, 30% to nie jest większość, tak? Z jednej strony tak, a z drugiej strony musimy pamiętać, że homoseksualistów w społeczeństwie jest jakieś 2%, tak? W krajach, gdzie propaganda homoseksualna się szerzy, dochodzi to czasem do 7-10%, tak? bo przyjmuje się taki styl życia, tak? Jakby psuje się tę młodzież, ona idzie w tę stronę. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że to jest 5-10%, tak? No to jeżeli oni odpowiadają za 30-60% przypadków o charakterze homoseksualnym, to jest potężna nadreprezentacja. I o tym trzeba mówić, dlatego że propaganda, jakby w ogóle czym jest propaganda homoseksualna? To jest taka... Pan Bodnar mówi, że nie ma czegoś takiego jak propaganda seksualna. Tak, oczywiście. Środowiska homo też mówią, że nie ma czegoś takiego. To jest taka bajka dla ludu, która mówi, że bycie gejem jest fajne. Tak? Bycie gejem to jest przynależność do jakiejś właśnie społeczności. To też się często mówi społeczność LGBT. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś ma określone preferencje łóżkowe, to naprawdę jeżeli się zrzesza w jakąś społeczność, to już samo to powoduje, że powinniśmy patrzeć z podejrzliwością na to zjawisko. Tak? Jakby ludzie się stowarzyszają z różnych względów, tak? Albo mają podobne zainteresowania, albo mają podobne cele społeczne czy polityczne, albo spędzają czas w określony sposób. Jakby preferencje łóżkowe jako powód do zrzeszania się czy do tworzenia określonej społeczności, to jest w ogóle jakiś ewenement, to jest jakaś wielka pomyłka. I jakby o tym trzeba pamiętać, że właśnie geje i lesbijki tworzą pewnego rodzaju subkulturę. I propaganda jest taka, że to jest fajne środowisko. To jest naprawdę fajne środowisko. Oni wszystkich kochają, oni do każdego się uśmiechną. Zresztą bardzo często to widać na paradach równości, tak? Towarzystwo idzie, gra wesoła muzyka, tak? I nagle się okazuje, że podnoszą sprofanowany jeden czy drugi obraz, żeby wszyscy zobaczyli. Tak, jest to ewidentna prowokacja, jest to pokaz nienawiści wobec osób określonej religii. Natomiast no, jakby... obudowuje się to taką narracją, że oni są dla każdego przyjaźni. I to tak nie jest. Tak? To nie jest prawda o LGBT, to nie jest prawda o tym środowisku, to nie jest prawda o tych ludziach, to nie jest prawda o przypadłościach właśnie takich jak homoseksualizm, czy biseksualizm, czy transwestytyzm. To nie jest normalne. I ludzie, którzy nie są zepsuci homopropagandą, bardzo dobrze to wiedzą. Była taka sytuacja ostatnio, że drag queen czytał dzieciom bajkę w Poznaniu w jednej z bibliotek i dzieci przyszły na to przedstawienie czy na ten event i jedno z tych dzieci powiedziało temu mężczyźnie przebranemu za taką właśnie dziwną kobietę: pani wygląda strasznie, tak?
jakby to jest naturalne, odruch sprzeciwu i odruch jakiegoś takiego dystansu wobec takich dziwactw jest zupełnie normalny. To, że próbuje się tę barierę naturalną niszczyć w dzieciach, to jest de facto demoralizowanie dzieci i wprowadzanie ich w taki świat, w którym może im się stać krzywda i one nawet nie zauważą, że ta krzywda im się dzieje albo że zaczyna im się ta krzywda dziać. Jest to wystawianie dzieci na ogromne ryzyko, tak? Na ryzyko niezauważenia, że są w jakimś zagrożeniu, a biorąc pod uwagę to, że wykorzystywanie seksualne dzieci jest w tym środowisku po prostu powszechne, to jest to zagrożenie po prostu dla bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego tych dzieci. Czy to prawda, że homoseksualiści mają ogromną ilość partnerów seksualnych? Bo to są takie... Ja słyszałem, że jest wielokrotnie więcej niż u normalnych ludzi. Tak, i na to są badania. To też są badania Paula Camerona, ale nie tylko jego. Tak? Mhm. Jakby geje, którzy wrócili z tego świata gejów, jakby wrócili do normalnego świata, są po jakimś tam nawróceniu. Zresztą osoby bardzo nielubiane przez środowisko LGBT, bo nikt nie lubi, jak demaskuje się prawdę o nim, jeżeli coś ukrywa, tak? Jeżeli coś ma na sumieniu. Ci geje mówią, że to jest tak, że kilkuset czy do tysiąca to w ogóle jest norma. Tak? Kilkuset zresztą, do tysiąca. Tak, zresztą zobaczmy, jak to działa. Kluby dla gejów działają w taki sposób, że de facto tam wchodzą mężczyźni jakby w określonym celu. Tak? Oni mają się tam spotkać i oni mają tam mieć miejsce, gdzie właśnie dochodzi do tych aktów homoseksualnych. I to jest naprawdę też taki, to jest de facto też wyznacznik, że to środowisko nie jest normalne, tak? Znaczy nikt heteroseksualny w taki sposób się nie zachowuje, tak? Jakby obnoszenie się ze swoją seksualnością, organizowanie miejsc, gdzie odbywają się regularne orgie, to nie jest normalne, tak? To już trzeba być tutaj zwichniętym. Tylko widzi pan, ja teraz mówię takie rzeczy i jakby zdaję sobie sprawę z tego, że będzie krzyk, tak, że ktoś takie rzeczy mówi. Doszliśmy do takiego etapu w tej debacie publicznej w Polsce, że nie można mówić pewnych oczywistości, bo albo się ląduje w sądzie, albo się jest w jakiś sposób piętnowanym. A wszyscy krzyczą o wolności słowa, prawda? A wszyscy krzyczą oczywiście o wolności słowa. Zawsze jest tak, że jest jakaś prawda i jest jakieś kłamstwo, tak? I my powinniśmy mówić prawdę. Czy da się wyjść z homoseksualizmu? No, są świadectwa ludzi, którzy z niego wyszli. I cóż, no, jeżeli są takie osoby, to rzeczywiście widocznie się da. Natomiast jakby pierwszym i podstawowym naszym celem powinno być zakazanie indoktrynacji dzieci i młodzieży, dlatego że młodzież i dzieci z naturalnych przyczyn nie są ukształtowani, nie są odporni na pewne mechanizmy. Też wiek dojrzewania to jest taki wiek, kiedy dziecko jest bardzo mocno rozchwiane i różne rzeczy może przyjąć jako swoje. Potrzebujemy ochrony przed homopropagandą. Potrzebujemy tej ochrony przed homopropagandą w szkołach, potrzebujemy ochrony przed homopropagandą w sferze kultury, chociażby w telewizji. Ja patrzę z przerażeniem na to, że wątki gloryfikujące czy afirmujące homoseksualizm są nawet w telewizji publicznej, w serialach, bo telewizja publiczna ma pełnić wobec społeczeństwa misję. No i co to za misja? Przepraszam, przyzwyczajanie ludzi do tego, że geje wychowują dziecko. To jest misja telewizji publicznej. To się wszystko dzieje za tych rządów rzekomo konserwatywnych i to potwierdza, że bardzo często, jeżeli homolobby jest zdecydowane w swoich działaniach i wie, czego chce, to nawet będąc mniejszością jest w stanie wymusić swoje postulaty na większości, nawet jeśli ta większość udaje konserwatywną. W Rosji na przykład zakazano propagandy homoseksualnej. Nie tylko w Rosji, na Litwie również. Na Litwie też? Tak, która jest członkiem Unii Europejskiej, też ma takie prawo, więc jakby da się, tak? Da się. Tylko trzeba do tego odwagi i trzeba do tego ludzi, którzy nie są jakby pod presją tych środowisk, albo tej presji potrafią się przeciwstawić. De facto trzeba mężów stanu, tak? Bo wiadomo, że osoba, która pójdzie na wojnę z tym lobby, będzie odczuwała tego negatywne skutki. No ale tutaj jakby na drugiej szali mamy dobro ważniejsze, czyli dobro polskiego społeczeństwa. Ja myślę, że dzisiaj w tym okresie przedwyborczym my naprawdę powinniśmy patrzeć na to,
nie tylko jaka jest retoryka czołowych polityków w Polsce, tylko jakie de facto zostały działania podjęte, żeby to lobby ograniczyć. Przez 4 lata. Przez 4 lata. Ja mam takie wrażenie, że ograniczeń nie było żadnych. Jest tylko mówienie o tym, że właśnie, że rodzina jest wartością. Ale de facto rodzina dzisiaj nie jest chroniona przed tymi niebezpiecznymi trendami. Czy Konfederacja pryncypialnie, jeżeli przekroczy próg, podejdzie do tematu i będzie składała stosowne projekty ustaw? Ja mogę coś takiego na pewno obiecać ze swojej strony, bo to też jakby staramy się wprowadzić do polityki środowisko prolajferskie, żeby byli ludzie, którzy nie będą się bali robić takich rzeczy. Nie odpowiadam za koalicjantów, ale jeśli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że tak. Pytanie Przemysława Bagińskiego. Dlaczego doktryna LKGBT bardziej trafia do kobiet? Skąd duże poparcie Wiosny wśród najmłodszego elektoratu żeńskiego? Jakby trudno mi mówić o płciach. Nie znam żadnych badań, tak? Nie znam żadnych sondaży na ten temat. Natomiast... Ale to ja odpowiem, wie pani, bo gołym okiem widać, że jest tam bardzo, na tych wszystkich spędach jest bardzo dużo młodych kobiet i rzeczywiście spotkałem się z twierdzeniami, że Wiosna miała najwyższe poparcie wśród najmłodszego elektoratu żeńskiego, z kolei Konfederacja wśród najmłodszego elektoratu męskiego. Ja myślę, że te partie Nowej Lewicy stworzyły pewną ofertę dla młodych ludzi. Taką ofertę właśnie przynależności do pewnego środowiska, przynależności do przyjęcia określonej tożsamości. Myślę, że to jest coś takiego, co pociągnęło młodych ludzi, ale to są ludzie, o których walkę my musimy wygrać. I też jakby należy mieć nadzieję, tak? Bo z różnych rzeczy się wyrasta. Ja myślę, że też można wyrosnąć z popierania właśnie takich lewicowych postulatów. Ale do tego jest potrzebna porządna szkoła, tak? Dlatego ja jestem naprawdę za tym, żeby powróciła klasyczna edukacja do szkół, żeby nie okrawano listy lektur na przykład na języku polskim, tak? Żeby nie zmniejszano liczby godzin matematyki, bo to jest przedmiot, który uczy myślenia. Albo my będziemy mieli ludzi, którzy są uzbrojeni w takie podstawowe narzędzia intelektualne do tego, żeby świat rozpoznać i rozpoznać, co jest w tym świecie dobre, a co złe. Albo jeżeli będziemy mieli właśnie taką edukację, pseudoedukację w duchu tolerancjonizmu, czyli tolerowania wszystkiego, czy antyprzemocowości, czyli de facto jakby zakazu oceniania tego, co się dzieje wokół nas, to wtedy rzeczywiście łatwo będzie taki elektorat przygotowywać. I ja myślę, że to w ogóle jest taka globalna strategia lewicy. Dobrać się do edukacji, dobrać się do młodzieży, bo to jest gwarant przebudowania świata na model, którego oni sobie życzą. Zresztą to jest właśnie takie charakterystyczne, że tradycyjnie nauki społeczne zajmują się opisywaniem tego, co w społeczeństwie się dzieje. Te nowe... To chyba tak kiedyś było, tak, prawda? Pseudonauki społeczne, takie jak właśnie studia gender czy tego rodzaju wynalazki, one się zajmują przebudowywaniem, tak? One się zajmują przepisywaniem historii. Przecież teraz przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego słyszeliśmy, że powstańcy walczyli o tolerancję dla każdego, tak? Mówiły środowiska LGBT, jakby w sposób mniej lub bardziej otwarty mówiąc, że no, powstańcy walczyli o to, żeby tutaj geje, lesbijki, biseksualiści i transseksualiści dobrze się czuli w tej naszej Polsce. No jest to bzdura, tak? Że w ogóle nikt o to nie walczył w Powstaniu Warszawskim. Ja sądzę, że większość osób w ogóle o tym nie słyszała. No powstańców. To po pierwsze, tak, to po pierwsze. A po drugie, jakby budowanie takiej narracji i pisanie historii na nowo, to jest pewna technika przećwiczona przecież przez komunistów. Tam też jakby było jasne, że kto panuje nad historią, ten panuje nad teraźniejszością i de facto w taki sposób też zaatakowano te rocznice Powstania Warszawskiego. To się naprawdę wcześniej nie działo. Ja pamiętam takie lata, gdzie jakby zaczynało się w Warszawie, ja pochodzę z Warszawy, obserwowałam to, jak się rozwijał w ogóle kult Powstania Warszawskiego, tak? To jest kwestia ostatnich kilkunastu lat. Wcześniej te obchody były naprawdę marginalne, to była jakaś niewielka grupa ludzi, która się spotykała na Powązkach w godzinę WO 17, a w tej chwili to jest tak, że w zasadzie w całej Warszawie są uroczystości i była różna władza w Warszawie i jakby różne podejście też do rozwijającego się tego kultu powstania, ale takiego ataku jak był w tym roku to naprawdę nie pamiętam. Ja mam swoją teorię na ten temat. Młode kobiety dlatego popierają ten ruch, bo myślą, że jest on prześladowany, że jest on ofiarą
A kobieta ma zawsze bardziej otwarte serce, zawsze jest wyczulona na wszelką krzywdę i wmówiono im, że tych ludzi dotyka jakieś straszne cierpienie i one się czują obrończyniami. Może tak być. Jest to jedna z teorii do rozważenia oczywiście. Tak. A gender studies, te bzdury zostały na Węgrzech zakazane, słyszała pani? Oczywiście, że słyszałam. Czyli znowu da się. Nie słyszałam, żeby zostały zakazane w Polsce i to mnie bardzo dziwi. Utrzymuje się taki kierunek na uczelniach wyższych za pieniądze podatnika. Nawet jeśli te studia są płatne, to przecież korzystają z infrastruktury uniwersyteckiej, a też trzeba pamiętać, że niektóre kierunki gender studies są po prostu tak jak dostępne jak każda inne studia, jak każda inna oferta. I de facto mi to przypomina znowu takie komunistyczne wieczorowe uniwersytety marksizmu-leninizmu. Tak? No, nauka to była żadna, ale była to pewna ideologia, którą ludziom wtłaczano do głowy i tę ideologię próbuje się wtłaczać w tej chwili. Ktokolwiek myślący uczestniczy w takich zajęciach, ten widzi, że to jest po prostu garść absurdów polana takim ideologicznym sosem. Taka książka Agnieszki Niwińskiej, już w tej chwili tytułu nie pamiętam, ale ona właśnie opisuje to, jak zapisała się na gender studies i co tam było na zajęciach, tak? No jedna wielka chucpa. To powinno absolutnie zostać usunięte z uczelni, zwłaszcza z uczelni publicznych, a myślę, że również po prostu nie powinno być traktowane jako gałąź nauki, bo to nauka jako żywo nie jest. No i tyle. No. Doszliśmy do takiego momentu, że zastanawiamy się nad tym, czy nauczanie ewidentnej bzdury i zabobonu ma miejsce na uniwersytetach. No naprawdę, jeżeli my o tym rozmawiamy, to naprawdę już jesteśmy bardzo, bardzo daleko na tej ścieżce, którą wyznaczyli rewolucjoniści. Jest kiepsko. 1023 osoby na żywo, jest nam bardzo miło. Szanowni Państwo, przypominam, że nie mogę prosić o kciuki w górę, ani o subskrypcję, natomiast proszę, bądźcie Państwo z nami. Mam nadzieję, że my będziemy z Państwem. Pani Kajo, dlaczego największe światowe korporacje tak bardzo angażują się w walkę o tak zwane prawa LGBT i tak dalej oraz aborcję? Bo nie chcą mieć problemu ze środowiskami feministycznymi. Ale to są tak opanowane? Ja myślę, że lewica dokonała tego, o czym pisał Gramsci, znaczy tego długiego marszu przez instytucje i ma swoje przyczółki, na przykład w mediach. To, że ktoś zachowa się, jakaś firma zachowa się nie tak, czy jakieś inne środowisko się postawi, powoduje rzeczywiście, że zaczyna mieć problemy. I to są problemy, jeśli chodzi o wizerunek, jeśli chodzi o kwestie prawne. W dużym stopniu jakby ten długi marsz przez instytucje się udał i lewica po prostu ma do tego środki. Ma do tego środki również finansowe. Natomiast jakby chcę powiedzieć o jednej rzeczy. My nie powinniśmy patrzeć, my konserwatyści, my ludzie wierzący czy niewierzący, ale wyznający naturalne zasady moralne, jakby respektujący prawo naturalne. My nie powinniśmy patrzeć na siłę lewicy i przerażać się tym, jaka ona jest wielka i jak ona zawłaszcza kolejne obszary życia politycznego, życia publicznego, tylko powinniśmy się zastanowić, co my na to, tak? Bo ja myślę, że bardzo często patrzymy na kraje Zachodu i widzimy, że tam się ta rewolucja dokonała w pełni albo prawie w pełni. I patrzymy na pewne prądy i trendy, które przychodzą do Polski i myślimy sobie, no tak, i to jest teraz plan na Polskę. Tylko równocześnie my jakby powinniśmy patrzeć na to, jak tam się zachowywała ta strona społeczna i strona polityczna, konserwatywna, analizować ich dokonania, analizować ich zachowanie, ich reakcje na to, co się działo i pamiętać, że to jest przepis na porażkę. Czyli de facto trzeba działać dokładnie przeciwnie. Jak się zachowywała w polityce strona konserwatywna na Zachodzie? Ano uważała na przykład, że jeżeli zrealizuje się część postulatów, to zamknie się usta tym środowiskom i one nie będą się domagały więcej. I co się stało? Jak tylko coś zostało zrealizowane, to oni zaczęli domagać się więcej. Tak? Oni byli zawsze poszkodowani. A to byli poszkodowani, bo ktoś o nich coś źle powiedział. A to byli poszkodowani, bo dwóch gejów nie mogło zawrzeć ślubu. Nie mogła wziąć ślubu, a to byli poszkodowani, bo jak już wzięli ten ślub, to nie mogli sobie adoptować dziecka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Doprowadziło to do tragedii, bo homoadopcje kończyły się w dużej mierze tragediami dla dzieci i to skandalami wręcz, tak? Bo takie sytuacje, że dwóch gejów wykorzystuje dzieci,
I że tak naprawdę no, robi z nimi rzeczy straszne, albo że dopuszcza się przemocy, czy to przemocy seksualnej, czy przemocy fizycznej, czy jakby to dziecko de facto przebywa w określonej patologii. To wcale nie była rzadkość, tak? I często właśnie prominentni działacze ruchu gejowskiego takich czynów pedofilskich na dzieciach, czy to adoptowanych, czy w jakiś sposób dzieciach, którym się opiekowali, dokonywało. Tak było w Szkocji z niejakim Jamesem Rennie. Tam tak było... Tak było w wielu innych przypadkach. I my musimy pamiętać, że sposób zachowania strony konserwatywnej na Zachodzie przyczynił się do jej porażki i trzeba działać dokładnie przeciwnie. A PiS klonuje ten sposób, prawda? Tak się właśnie dzieje. Ja niedawno rozmawiałam z taką osobą, która wróciła do Polski z dosyć długiego pobytu za granicą i mówiła, że tam jest strasznie, jak przyjechała do Polski, to widzi, że jeszcze jest dobrze, tak? I tak jakby zastanawiałam się, co powiedzieć, tak? Bo z jednej strony jest dobrze, ale z drugiej strony my musimy widzieć, że te mechanizmy, które zostały zastosowane wobec krajów Zachodu, wobec takich Niemiec, czy Francji, czy Irlandii, czy kogokolwiek, są w tej chwili stosowane wobec Polski i że zachowanie Prawa i Sprawiedliwości jest dokładnie takie, jaka była odpowiedź tamtych pseudokonserwatystów. Małżeństwo homo zostały wprowadzone rękami partii Torysów w Wielkiej Brytanii. Tak? Znaczy to w ogóle... Ja w ogóle uważam, że jeżeli PiS nie będzie blokowany przez ludzi z wartościami w przyszłym Sejmie, w przyszłej kadencji, to u nas się może to powtórzyć. Ja sobie to wyobrażam. Bo już są puszczane takie wypowiedzi polityków, już tak naprawdę od wielu lat są puszczane wypowiedzi polityków tego obozu, tak jakby oni testowali opinię publiczną, co będzie, tak? To są wypowiedzi na przykład Zdzisława Krasnodębskiego, tak? Który mówi, że z Adamem Michnikiem łączy go to, że nie chciałby kraju, gdzie dwóch gejów nie może zawrzeć związku, tak? No i tutaj jakby nie ma dyskusji na temat tego, co to ma być za związek. On wyraźnie mówi, że łączy go to z Adamem Michnikiem, tak? Czyli jakby chciałby tego według modelu redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. I to jest człowiek, którego Prawo i Sprawiedliwość wystawia na jedynkę w wyborach europejskich i jeszcze robi taką wokół tego, tych wyborów atmosferę, że Prawo i Sprawiedliwość jedzie bronić wartości w Brukseli, tak? Tak, ale oni też mówią teraz... z kim? Tak, ale też oni mówią w tym momencie już o wartościach europejskich, co jest jakimś kompletnym dramatem, bo wiadomo, czym są wartości europejskie. Pani Kajo, ostatnie pytanie. Proszę opowiedzieć coś o waszych akcjach pod IKEA. Dlaczego pod IKEA to jest chyba jasne, tak? Historia o tym, że pracownik IKEA został zwolniony, bo cytował Pismo Święte na temat homoseksualizmu i sprzeciwiał się narzucaniu tej ideologii przez wewnętrzny oddział korporacyjny pracownikom IKEA, to jest chyba jasne. Jakie myśmy podjęli działania? My przede wszystkim podjęliśmy takie działania, żeby ludzie się o tym dowiedzieli, tak? Prawnicy z Ordo Iuris tego człowieka bronią i jakby od strony prawnej zapewniają tutaj wsparcie, natomiast my jesteśmy organizacją społeczną i my docieramy z informacją o zjawiskach. Przed IKEA w Lublinie skorzystaliśmy z billboardu, tak? Wykupiliśmy billboard, na którym napisaliśmy stop zwalnianiu ludzi za cytowanie Biblii, bo uważamy, że to jest no, krok za daleko. Tak? Znaczy, jest wolność wyznania w Polsce. Jeżeli jakiś pracodawca tę wolność wyznania narusza, to ludzie powinni się o tym dowiedzieć. A druga rzecz, którą zrobiliśmy, to doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli IKEA raz po raz jakby solidaryzuje się z ruchem LGBT, czy w jakiś sposób ulega tej homopropagandzie, czy sama chce ją szerzyć, a trzeba pamiętać, że takich przypadków już w Polsce też było sporo, prawda? Bo się pojawiały takie sygnały właśnie, że IKEA z tym ruchem sympatyzuje. To stwierdziliśmy, że klienci tej firmy mogą być właśnie pod wpływem homopropagandy i trzeba ich wyprowadzić z tego matriksu. Zrobiliśmy dwie przyczepki z banerami, na których zawarliśmy fakty o homoseksualizmie, przede wszystkim o związku homoseksualizmu z przestępczością, jakby ze zwiększonym ryzykiem przestępczości i o związku homoseksualizmu ze zwiększonym ryzykiem molestowania dzieci i pedofilii. I
Już pod lubelską IKEA ta przyczepka jeździła kilka dni temu, informując jakby odwiedzających ten sklep o tych faktach. W tej chwili przygotowaliśmy już drugą przyczepkę i na dniach wyjedziemy pod sklepy IKEA w innych miastach. No jest to całkowicie legalne, tak? To też chcę podkreślić, że jeżdżenie samochodem z przyczepą nikomu nie zagraża, bo już wypowiedzieli się przedstawiciele IKEA, że dbają o dobro, o bezpieczeństwo klientów, tak? My nikomu nie zagrażamy. My uważamy wręcz, że karmienie ludzi propagandą jest dla nich niebezpieczne, więc im więcej prawdy, tym lepiej dla każdego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Oby jak najwięcej takich pryncypialnych ludzi jak pani. Szanowni Państwo, dziękuję. Za chwilę pan Szewko z panem Murgrabią. Zapraszam. Bardzo uprzejmie proszę o wspieranie finansowe naszej pracy. Jesteśmy tutaj dzięki Państwa wsparciu. Przypominam o zakazie YouTube'a dotyczącym łapek w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów.